Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj wtorek, pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. I może się zastanawiasz, jak to dalej będzie w tym Wielkim Poście. Bo może były jakieś postanowienia i na razie nic z tego nie wychodzi. Jakoś trudno wejść w te tory swoich postanowień, swojego wyobrażenia o tym czasie, czasie łaski, czasie upragnionym. Może nic nie wychodzi z tych twoich postanowień i mogę powiedzieć szczerze, bardzo dobrze, że nic nie wychodzi. Bardzo dobrze, cieszę się ogromnie, jak ci nic nie wychodzi. Dlaczego? Bo właśnie to oznacza, że to naprawdę jest dobry Wielki Post dla Ciebie. Jak będzie wychodzić, to już nie będzie Wielki Post. To już będzie jakiś urlop, który ma tam 40 dni. Zatem posłuchajmy, co dzisiaj nam mówi Słowo Boże. Co święty Dawid, król Izraela, nam dzisiaj mówi. To jest odpowiedź. Może na twoją troskę o ten czas, że ci coś nie wychodzi. Posłuchaj. Spójrzcie na niego, a rozpromienicie się radością. Oblicze wasze nie zapłoną wstydem. Spójrzcie na niego. A może swój wzrok skierowałaś nie w tą stronę, co trzeba. Może twoje postanowienia są takie zwracające na siebie uwagę. Może są troszeczkę egoistyczne. Może tam po prostu za dużo ciebie, a za mało Pana Jezusa. Jak będziesz patrzeć na niego, tak czy inaczej, twoja twarz rozpromieniuje radością. Będziesz promienić radością, nawet jeśli nie będzie ci nic wychodzić. Czytamy dalej. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał. Czasami słyszę, jak to ludzie mówią. Ja modlę się i Pan Bóg mnie nie wysłuchuje. Ja o to się modlę, o to się modlę. To są naprawdę bardzo dobre rzeczy. Naprawdę wydają się konieczne, bo na przykład ktoś cierpi, a ty się za niego modlisz. I można tak powiedzieć, i nie widzisz skutku tej modlitwy. Po pierwsze, my nigdy nie wiemy, jakim skarbem są modlitwy, które inni zanoszą za nas i które my zanosimy do Pana Boga za innych. To jest po prostu tajemnica między Panem Bogiem a naszymi sercami. Czasami słyszę, że Pan Bóg nie wysłuchuje. To mogę powiedzieć, a może ty się źle modlisz? Może za dużo ciebie? Może mylą ci się takie pojęcia jak potrzeba, a pragnienia. Może mylisz pojęcie wygodnictwo, a wierność Chrystusa. Może nie widzisz różnicy między sprawiedliwością, łaską, między prawem a przywilejami. I może kiedy stajesz przed Panem, to masz ręce pełne czegoś, serce masz zapełnione, myśli masz zapełnione. A tu Dawid pisze, oto zawołał biedak. Biedak. No może niekoniecznie biedny materialnie, chociaż może i tak. Ale tu chodzi bardziej o postawę tego człowieka. Biedak to jest ten, który nic nie ma,
który stoi przed Panem, ma puste dłonie i mówi: ja nic nie mam. Przychodzę do Ciebie, ja nic nie mam, Ty jesteś moim wszystko. I druga rzecz, czy Ty wołasz? A może to jest brak wiary w to, że Pan Bóg Cię wysłucha? A może jest tak, że brakuje takiej podstawowej postawy naszego serca, że taką, jaką Pan Jezus nam pokazał, nie moja, lecz Twoja wola niech się spełni. Nawet jeśli to jest dobra rzecz, nawet jeśli to jest godziwa rzecz, nawet jeśli ona jest bardzo potrzebna, nie moja wola, ale niech Twoja się wypełni. Może nie potrafimy tego powiedzieć. Może taką postawę mamy, że niech Twoja wola będzie jak moja wola. Albo bądź wola Twoja jako moja wola. Niech to jest Twoja, ale niech ta Twoja wola będzie zgodna z moją wolą. To jest strasznie trudne. I dalej czytamy: i uwolnił od wszelkiego ucisku. Pan wołającego uwolnił od wszelkiego ucisku. I tam nie ma napisane od jakiejś części ucisku. Od wszelkiego ucisku. To znaczy, że Pan Bóg wysłuchuje, ale On ma swój czas. Możemy powiedzieć swoją pedagogię. On nas lepiej zna niż my sami siebie. To znaczy, mam się nie modlić, mam nie przedstawiać? Trzeba się modlić, bo i właściwie ta modlitwa to jest nam potrzebna. Ta modlitwa jest nam potrzebna, żebyśmy my potrafili, abyśmy się uczyli stanąć w pokorze przed Panem. Żebyśmy sami, wypowiadając nasze modlitwy, sami zobaczyli właśnie, co jest priorytetem, co jest najważniejsze. Najważniejsze w naszym życiu. I może za dużo słów używamy. Nie dajemy Panu się wypowiedzieć, w cudzysłowie. Jest nas tak dużo w tej modlitwie, że praktycznie kręcimy się wokół siebie i do siebie się modlimy. Do siebie za siebie, a nie do Pana Boga. Przed takim właśnie wielomóstwem dzisiaj właśnie ostrzega nas Pan Jezus i mówi do swoich uczniów. My jesteśmy Jego uczniami. Więc Pan Jezus tak bez potrzeby nie mówi takich rzeczy. Mówi tak: na modlitwie nie bądźcie gadatliwi, jak poganie. Dlaczego? Potem tłumaczy Pan Jezus, bo oni myślą, im więcej słów powiedzą na tej modlitwie, no to jest większa pewność, że zostaną wysłuchani. Pan Jezus chce powiedzieć, że cała wartość modlitwy nie zależy od nawet długości, od ilości słów, nawet ile godzin będziemy przed Najświętszym Sakramentem. Owszem, im więcej, tym lepiej, rzeczywiście, ale to nie rozważa, nie mówi, jaką była ta modlitwa, jaką wartość miała ta modlitwa, bo wartość modlitwy mierzy się miarą miłości, jaką jest natchniona. Ile tam jest miłości? Miłości Pana Boga, miłości drugiego człowieka i miłości do siebie, ale nie tej egoistycznej, tej boskiej, tej Bożej miłości. No i wtedy Pan Jezus mówi: wy zatem tak się módlcie. I
mówi te słowa, które my codziennie na pewno więcej razy powtarzamy, Ojcze nasz. I tak się zastanawiam, na ile każdy z nas, na ile Ty potrafisz powiedzieć do Boga: Tato, mój Tato, nasz Tato, ale i mój Tato, przychodzę do Ciebie, bo mam problem. Przychodzę do Ciebie, bo chcę Ci podziękować. Przychodzę do Ciebie, bo chcę Ci coś powiedzieć, coś bardzo ważnego. Czy traktujesz Pana Boga jak osobę? Nie jak człowieka, bo Pan Bóg nie jest człowiekiem. Syn Boży, tak, jest człowiekiem i Bogiem. Ma dwie natury. Ale Pan Bóg jest duchem, nie jest człowiekiem, ale jest osobą. Jak traktujesz Pana Boga? Może dobrze by było dzisiaj, może jutro, w najbliższych dniach, kiedyś, szczególnie może wieczorem, gdy już będziesz się dawał do snu, tak po prostu powiedzieć Panu Bogu: kocham Cię.